nową szafę, także będą te dwa sklepy. Będzie trochę produktów do twarzy, ale raczej takich z oczyszczania, bo niedługo będą ekocuda. Jeśli chodzi o jakąś taką pielęgnację, to chcę się skupić na bardziej specjalistycznych produktach, więc bardzo czekam na te ekocuda. Pewnie niedługo po prostu pojawi się taki kolejny haul też z ekocudów. No ale bardzo potrzebowałam takie rzeczy, które używam wspólnie z Adamem, które się szybko kończą, jak mnie oglądacie, to wiecie, więc będzie trochę twarzy, trochę rzeczy do ciała, trochę do włosów, no po prostu przejdźmy do rzeczy. Zacznę od Hebe i to są rzeczy, które dzisiaj rano kupiłam, wszystko, dosłownie wszystko z aktualnych promocji. Jedna jedyna rzecz z kolorówki, dlatego że była dosyć duża promka na Pierre René, a ja bardzo lubię ich produkty, więc zatrzymałam się przy ich szafie i wybrałam sobie pomadkę. Ja tą pomadkę mam w tym momencie na ustach. Ona jest w kolorku 11 Back in Rouge. I no tak właśnie wygląda. Ja ją mam teraz po prostu tak całkowicie nałożoną na usta, że tak powiem, bo rano sobie wklepywałam palcem. Dużo bardziej naturalnie wygląda, dużo lepiej. Teraz wygląda jak taki lakier na ustach. No, wygląda jak taka klasyczna pomadka po prostu w płynie zastygająca, bo ona taka właśnie jest na początku. Macie wrażenie, że jest taka lekko piankowo-oleista. No, po chwili zastyga. Ciekawa opakowanka, takie całkowicie pokryte. No i wydaje mi się, że będzie ok. Bardzo mi się ten kolor podobał. Szukałam czegoś takiego właśnie jaśniejszego. Ostatnio jakoś tak lubuję się w takich jaśniejszych pomadkach, ale nadal bardzo naturalnych, bo to nie jest taki róż-róż, tylko taki bardzo delikatny, powiedziałabym, nude z odcieniami różu, coś takiego. I dalej idąc, to będzie już pielęgnacja. Ja się skupiłam tutaj właśnie na oczyszczaniu twarzy, bo strasznie szybko się nam to kończy i raczej tego nie będę kupować na ekocudach, bo tam będą, wiecie, jakieś droższe marki. Raczej będę stawiać na serum, krem, a do oczyszczania kupiłam obecnie kilka produktów właśnie takich drogeryjnych. I postawiłam tutaj na Mie My Beauty Gel pielęgnujący, przepraszam, pielęgnujący żel do mycia i oczyszczania. Skutecznie oczyszcza, przywraca i utrzymuje neutralne pH skóry, łagodzi, nawilża, tonizuje i to jest ta różowa seria, czyli tutaj mamy truskawki, ekstrakt z maliny, ekstrakt z jeżyny i kwas mlekowy. Ja bardzo mi je lubię. W tym momencie macie całą szafę Mii przecenioną i właśnie ja zdecydowałam się na razie tylko na ten żel, bo wiele ich już produktów testowałam. Nie wszystko mi się sprawdza, ale akurat tego jeszcze nie używałam i stwierdziłam, że może być faktycznie fajne, bo moja skóra lubi owocowe wyciągi, także teraz jest to przecenione na 20 zł. I wzięłam sobie również nowej serii Blendy, którą też chcę wypróbować, ale jakoś cały czas mi nie po drodze, ja cały czas mam coś innego do przetestowania. No i stwierdziłam, że fajnie będzie zacząć od żelu. To jest żel nawilżająco-kojący, śliwka, kakadu, jaśmin i mango. Macie jeszcze drugą wersję tonizującą z takiej zielonej serii. Także to było na pewno tańsze, pewnie tam 14 zł kosztowało. I mam jeszcze znowu z tej serii Blueberry Siberica Professional. Ostatnio, jak mnie oglądacie, to wiecie, że ostatnio kupiłam kilka produktów od nich. To jest taka stosunkowo nowa seria, bardzo mnie ciekawi, więc dokupiłam sobie jeszcze piankę w kremie do oczyszczania twarzy z borówką wulkaniczną. Ona ma delikatnie oczyszczać. Delikatnie, lecz dokładnie oczyszczać, tak mówi producent, głęboko nawilżać, koić, wyrównywać koloryt. Jest to produkt wegański, bardzo mnie ciekawią właśnie te formuły. Jest z alantoinką, więc powinna być też taka dosyć delikatna. Bardzo jestem ciekawa, jaka to będzie właśnie formuła, skoro to ma być kremopianka. I to też koło 2 dyszek kosztuje w tym momencie na promocji. Też znowu jest cała ta seria, więc jeśli was coś interesuje, to polecam. No oczywiście jest Dawcik, najlepszy lakier świata. Mam jedną tylko rzecz do włosów. Szukałam jakiejś fajnej odżywki, ale nic nie mogłam znaleźć w Hebe. Pewnie jeszcze wybiorę się do Rossmana, a tutaj wybrałam sobie odżywkę z Intry. I to jest włoska firma. To jest rumianek i miód. Taka odżywka, która jest dedykowana do włosów w blond. Ma odżywiać, rewitalizować, nadawać blasku i odżywiać naturalne blond refleksy. No moje nie są naturalne, ale jakby tylko ten produkt mnie zainteresował, więc zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał. Chociaż ten skład to tak, no
troszkę dyskusyjne, niby to jest 98% składników pochodzenia naturalnego. Na pewno jest miód i rumianek, faktycznie są też, widzę tutaj jakieś olejki. Może być fajne, może być fajne, widzę, że jest pompeczka i z 25 zł są przecenione te odżywki na 19 z groszami, więc stwierdziłam, dobra, wypróbujemy coś nowego. I trochę mam rzeczy do ciała, kremy do rąk, które jak wiecie mega szybko się u nas kończą. Adam sobie kremów nie żałuje i to są kremy z Bielendy. Ja je lubię, znam, kiedyś ich używałam. Można by tu wyrzucić na przykład disodium edetas ze składu, ale poza tym to jest naprawdę sporo tych tutaj wyciągów. I te kremy są właśnie takie, że fajnie się wchłaniają, ale dobrze nawilżają. Mam masło kokosowe i orzech brazylijski. Ja już miałam te kremy, tak jak mówię, także teraz są przecenione 5 zł sztuka, więc naprawdę spoko. A, jeszcze mam jedną rzecz do włosów, szampon z laku. Wzięłam sobie szampon z kocicą, dlatego że żel pachnie bosko z tej serii. Jak będę potrzebowała żelu teraz, to pewnie kupię ten. No i po drugie to jest szampon z aloesem i prawoślazem, więc aloes jak najbardziej zawsze jest super dla moich włosów. Także wzięłam ten szampon. To jest nowość, bo wcześniej nie było tego szamponu. I szukałam odżywki, ale niestety wypuścili jak na razie tylko szampon. I słuchajcie, żele pod prysznic. No tak jak mówiłam, ten haul jest taki bardziej podstawowy. Tu mam żel, który pewnie nie jest naturalny. Oczywiście nie jest. Ach, mogłam nie patrzeć na ten skład. Ale to jest seria limitowana od Luxie. Jak nie patrzyłam jeszcze na składy, to uwielbiałam Luxie. I zobaczyłam, że jeszcze są pianki marshmallow. I stwierdziłam, no dobra, tylko 4 zł kosztuje. Także będzie fajny na jesień. Taki wiecie, guilty pleasure troszkę. No i z Body Mani też wzięłam żel. On już był sporo droższy, kosztował 17 zł i to już na sporej promocji. Natomiast ja uwielbiam ze starej mydlarni kosmetyki. Możecie znaleźć dużo perełek z bardzo fajnym składem. Ten żel jest na bazie aloesu, alantoniny, więc tutaj no wydaje mi się, że on będzie fajny właśnie dla mojej suchej skóry. I z tej serii Hyaluronate, czyli tej niebieskiej, miałam już balsam, który przepięknie pachniał. Ja właśnie wiem, że ta seria bardzo ładnie pachnie, więc ten żel stwierdziłam, że muszę także wziąć. I to wszystko, jeśli chodzi o Hebe. I słuchajcie, przechodzimy do ogromnej paki. O, Jezus, lawendowej szafy. Ja rozpakowałam te rzeczy, dlatego że wszystko było bardzo dobrze tutaj zapakowane, żeby nic się nie wylało, nic się nie stukło. Także oni zawsze wszystko super pakują. Więc tutaj od razu mówię, no bo będziecie widzieć niezapakowane rzeczy, ale jak coś chcecie zamówić, to nie obawiajcie się, oni zawsze wszystko pakują. Mam rachunek i zapłaciłam za wszystkie rzeczy 153 zł, ponieważ znowu była promocja minus 30% na wszystko, absolutnie wszystko w sklepie, co jest super promocją, takie lubię najbardziej, mogę sobie wybierać co chcę. Wzięłam sobie płatki pod oczy, trwa cały czas moje poszukiwanie czegoś, co chociaż trochę zniweluje moje płatki pod oczami. No zobaczymy, to są jakieś takie beauty visage. Tam wszystkie te kosmetyki są naprawdę niedrogie, tylko musicie patrzeć na składy, bo niby wszystkie te firmy reklamują się jako firmy naturalne, ale jest dużo takich, które te składy mają naprawdę niezbyt naturalne. I mam dużo masek, dlatego że one naprawdę nie były drogie. Te maski to nie wiem, po jakieś 3 chyba złote i mam dwie. Tutaj jest maska na płacie na niebieskiej linijce bajkalskiej. A tutaj mam aloe vera i zielona herbata. I to jest też płachta. Powiem Wam szczerze, że ja to nawet nie zwróciłam uwagi na to, że to jest płachta. Ale pamiętam, że już miałam jakieś maseczki, nie te, tylko właśnie takie... no nie na płachcie. I były super, a tutaj są naprawdę fajne składy, więc za te pieniądze. I wzięłam wszystkie maski z tej serii Phytocosmetic, dlatego że składy były bardzo fajne, a one mają 25 ml i kosztują 5 zł za sztukę. A te też mają 25 ml, okej. I wiecie, wydawało mi się, że to jest super, bo nie zauważyłam, że tutaj są narysowane płachty, że to są maski w płachcie. Myślałam, że będę sobie je nakładać jak takie kremowe maski, no ale mniejsza o to. Tutaj mam żółtą, oczyszczającą, detoks, rozświetlenie, odnowienie.
fitokoktajl z przeciwutleniaczami itd., itd. Nie będę Was znudzać, więcej Wam powiem w denku. Nawilżenie, odżywienie, ujędrnienie skóry, terapia witaminowa, awokado, aloes, fosfolipidy itd. I ta różowa to jest odmłodzenie, lifting, ujędrnienie i gładkość. To jest róża. Trochę mi się tu pościerało, ale tak winogrona. Także za 5 złotych to jest naprawdę świetna cena jak na maskę w płachcie. Lecimy dalej. I taki mój absolutny must have, zawsze jak zamawiam sobie lawendowej szafy, to są sole. Ja zamawiałam w ostatnie dni tej promocji, dużo rzeczy było wyprzedanych, które ja chciałam, więc już nie było takiego wyboru. Wzięłam te niebieskie, tą niebieską wersję, czyli mineralna antystresowa sól, dlatego że na 100% jej nie miałam. Prawie wszystkie już przetestowałam, ale te jeszcze nie miałam. I co jest cudowne, jak otwieracie te paczki, to jest zapach. Po prostu uderza Was przepiękny, kosmetyczny zapach i między innymi te sole właśnie tak pachną. Przez to opakowanie koszt takiej jednej soli to jest jakieś 5 zł. Dużo się jej sypie. To nie jest jedna z tych soli, którą się sypie łyżeczkami, tylko ja to na 2-3 razy zużywam tak naprawdę, nie wiem czy... Aha, 15-20 dekagramów powinno się zużywać. Tak, tylko tutaj wiecie, tak rozszyfrowuję, bo tutaj też nigdzie po polsku nie piszę, ale też właśnie bardzo lubię, bo składowo są super i bardzo mi pasują. Tutaj macie cytrusiki, a to... nie wiem co to jest... makadamia, okej. Lecąc dalej, dobra, najlepsza pasta ever to jest Dabur Hellbar bazyliowa. Natomiast chciałam, bo słuchajcie, ja miałam w koszyku kilka tych past i została jedna. Zanim zdążyłam zapłacić, to została na stanie jedna, więc mam jedną niestety. Dalej będę testować taki dezodorant z Ekolaboratorie, bo właśnie chciałabym w końcu też, jeśli chodzi o dezodoranty, przejść na naturalne kosmetyki. On też tam kilkanaście złotych kosztował. Bardzo lubię Ekolaboratorie, więc pomyślałam, że może spróbujemy tej firmy. Kompleks minerałów morskich, cynk, organiczny ekstrakt z oczaru wigilijskiego. Na pewno dam Wam znać, czy się sprawdził, czy nie. Dalej znowu mamy Ekolaboratorie. No tak jak mówię, ja tą firmę uwielbiam. I mam tutaj maskę do włosów. Do włosów na pewno jeszcze żadnej maski od nich nie miałam. Tutaj jest wersja nawilżająca z olejem ze słodkich migdałów i sezamu. Jestem praktycznie pewna, że to się u mnie sprawdzi, bo moje włosy bardzo lubią właśnie migdały, na przykład sezam. O, to są rzeczy, które moim włosom pasują. Może pokażę Wam skład. Możecie sobie zastopować i przeczytać, jest naprawdę spoko. Taka maseczka, nie pamiętam tak dokładnie ile kosztowała, ale może z 10 zł. I tak samo tutaj masło, nie wiem, chyba setna moja już wersja. Wszystkie się świetnie sprawdzają. Teraz mam wersję witaminową z migdałem, jagodami akai i trawą cytrynową. No naprawdę wszystkie są super. W ostatnim denku też Wam jedno z tych maseł pokazywałam. Dla mnie nowością jest z kolei taka maska do włosów. Ja ją wzięłam dlatego, że ona jest z oliwkami, też mi skład odpowiadał. I co to za firma? Fitokosmetyki. Aha, to jest nawilżająca na bazie... Tak, z najświeższych składników i prebiotyków. Ja też widzę, że moje włosy bardzo lubią oliwę z oliwek, więc również wzięłam to, też jakieś grosze kosztowało i zobaczcie, jakie opakowanie. Taka puszeczka. I to też właśnie, albo to tak już pachnie od tej soli wszystko. Już sama nie wiem, wszystko pięknie pachnie w pudełku. Także to jest kolejna rzecz. Dalej ja zamawiam właśnie stamtąd zawsze rzeczy do kąpieli. Ja nie wiem, niektórzy to tak nie zwracają na to uwagi, ale ja bardzo lubię właśnie kąpiel. Prysznic to jest dla mnie taki, wiecie, czas w ciągu dnia, gdzie wreszcie mogę się zrelaksować, więc uwielbiam ładnie pachnące kosmetyki. No i jeszcze jak mają dobre składy, nie wysuszają, ja mam bardzo suchą skórę, to już w ogóle super. I ciężko jest coś takiego znaleźć w nie jakichś horrendalnych cenach, chociaż teraz w Rossmanie już mamy jakieś tam naturalne żele, ale ja uwielbiam te olejki z Ekolaboratorie. Miałam żele, żele są w takich większych butelkach, trochę innych, bardzo przeciętne, jeśli chodzi o zapach, pienienie się i tak dalej, ale te olejki są świetne. Oczywiście nie jest to tak, że myjecie się olejkiem, tylko bardziej takim kremowym żelem. Miałam wersję karaibską, kupiłam dwie kolejne.
Ta z białym kwiatkiem to jest marokański olejek pod prysznic nawilżający z masłem mango, ze słodkich migdałów, z zieloną herbatą, cytryną, liang liang, kamelią. A ten fioletowy to jest hawajski olejek tonizujący. I on jest z kolei z pestkami brzoskwini, olej z pestek brzoskwiń, też liang liang, słodkie migdały, podobnie. No, więc miałam jeden i był super, więc kupiłam kolejny i kupiłam też nowość z nowej marki, też właśnie taki typowo rosyjski. A co ja gadam, żadna nowa marka, tylko fitokosmetyki, tylko tak nigdzie z przodu nie pisze. I to jest taki kwiatowy żel olej pod prysznic odżywczy. Zrobiliśmy go z najświeższych składników i prebiotyków, bez szkodliwych składników. No i właśnie tutaj skład mnie bardzo zainteresował. Na drugim miejscu, słuchajcie, po wodzie jest właśnie oliwa z oliwek. No i później jest substancja myjąca, wyciąg z róży, wyciąg jakiś cytrusowy. Może być to naprawdę fajne. Także zobaczymy, to też kosztowało, słuchajcie, 12 zł, więc to naprawdę są takie ceny, że szkoda tych kosmetyków nie brać. Zmywacz sobie wzięłam, nie wiem, dziewczyny mówiły, słyszałam, że jest po prostu taki łagodniejszy, on jest bez acetonu, więc no może faktycznie będzie fajniejszy, tam jakieś grosze kosztował. Dalej mam kremy dalej znowu do rąk. Bardzo chciałam wypróbować z tej samej serii, z której miałam maseczki. Tu jest Fito Bomb, tak się nazywa ta seria od Fito Kosmetyki. Mam różowy i niebieski, też jakieś tam 4-5 zł jeden ten krem. I z nowej serii Bizu się czyta, I Feel Nature, krem do rąk, idealne odżywienie. I on jest właśnie z mango, więc pewnie sobie go do pracy zabiorę i będę wszystkim robiła zapach mango. Też jakieś kilka złotych kosztował. Może nie uda się powtarzać, wszystkie te kosmetyki są naprawdę tanie. I ostatnie dwie rzeczy to jest po pierwsze żelowa regeneracja od Aloesowe, czyli po prostu Sylveco, jeśli nie wiecie, to jest podmarka Sylveco. Roślinna receptura. Ja to bardzo szybko wrzuciłam do koszyka, bo myślałam, że to będzie czysty aloes, a to nie jest czysty aloes, jest głównie aloes, no ale jest również na przykład allantoina, wyciąg z lawendy, z jakichś cytrusów, z pelargonii, z rozmarynu, więc to jest taka mieszanka. Ale co to ma robić? No jest to uniwersalny żel, taki jak z aloesu, tylko wiecie, wzbogacony o różne dodatkowe składniki, głównie ma nawilżać, stymulować komórki do szybszej odnowy, właściwości antyoksydacyjne. Także to pewnie posłuży mi głównie jako baza do olejowania. Może też na twarz, zobaczymy. I ostatnia już rzecz, to jest mydełko z Cafe Mimi Velvet Hand Soap, po prostu japońska sakura. Zwykłe mydło, dlatego że ja miałam w planie zakupić sobie mydło, nie wiem czy pamiętacie, też nie pamiętam firmy, ale jakiś czas temu miałam z lawendowej szafy takie ogromne mydło bananowe i ono było cudowne. Nie, truskawkowe miałam. Tak, truskawkowe. I chcieliśmy z Adamem zrobić zapas tych past, właśnie tych mydeł i bananowe też kupić, bo jest też wersja właśnie bananowa. Wszystko wyprzedane, także widzę, że dziewczyny się rzuciły na tą promocję. Ona trwała tam od 20 do 30. Ja właśnie wróciłam tylko z Hiszpanii, 30 robiłam zakupy, więc już wiecie, już nie miałam wyboru. Jakiekolwiek tylko mydło złapałam, bo wiedziałam, że będzie nam potrzebne, a zapasy zrobię sobie innym razem. I to wszystkie kosmetyki. Także dajcie mi znać, czy jest sens robić takie hole, bo widzicie, tu nic takiego ciekawego nie było. Nie było żadnego serum, nic takiego, wiecie, interesującego, to dopiero pojawi się w kolejnym filmie. Chciałam Wam dać znać, bo te kosmetyki, wiecie, no, taka podstawowa pielęgnacja, ale jednak używa się tego i no dla mnie to są właśnie najlepsze rzeczy ever. Także nie wiem, dajcie znać, czy lubicie takie hole, jak mam tylko takie właśnie proste rzeczy. I oczywiście zachęcam Was do kciukowania, będzie mi przemiło i kochani, do zobaczenia w kolejnych